Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj 10 dzień diety i witamy Was z synem na siłowni plenerowej, na której z powodu super dużej dawki energii, którą dzisiaj dostałem, odwiedziliśmy. Wczoraj miałem 9 dzień i muszę Wam powiedzieć, że to był bardzo niefajny dzień, bo bardzo źle się czułem, niefajnie psychicznie, niefajnie fizycznie, bolały mnie mięśnie, bolała mnie głowa, bolał mnie żołądek, ścisk taki ogromny tutaj w środku, taki emocjonalny chyba, zaciśnięte to wszystko bardzo mocno, taki niepokój ogólny, rozdrażnienie, no i to nie był fajny dzień. I muszę Wam powiedzieć, że też była taka ciekawostka wczoraj, bo mieliśmy takie poranne ważenie, no i zważyliśmy, tutaj dokonaliśmy tych wszystkich pomiarów. No, okazało się, że jest wszystko normalnie, wszystko stabilnie. Później był szybki shake warzywny i godzinkę po tym shake'u, przed wyjściem, zrobiłem takie ważenie i okazało się, że nagle wow, jest 2 kilo więcej. No, shake nie mógł ważyć więcej niż 200 gram, 300 maksymalnie, a tu nagle 2 kilo. Sprawdziliśmy, czy coś z wagą nie jest tak, zważyła się Dora, zważył się Filip, wszyscy te same wagi, które mieli, natomiast u mnie 2 kilo w ciągu godziny, nie wiadomo skąd, nagle się znalazło. I no i tak się ta waga utrzymywała aż do wieczora. Wieczorem było też ważenie już na sam koniec dnia. No i okazało się, że te 2 kilo jest więcej. Położyliśmy się spać i dzisiaj rano o godzinie 6 pobudka. A ja czuję, że mój organizm jest w ogóle super wypoczęty. Super mu się wszystko, że tak powiem, chce. I poranny shake, właściwie sok, nie shake, tylko sok z marchwi. Chodź Filip, przywitasz się. Sok z marchwi i... O, to syn, który tutaj... Chodź, pokaż się. Biega na placu zabaw. I okazuje się, że waga wróciła do normy, jest wszystko w porządku. I zaczęliśmy ten dzień aktywniej, idąc sobie na spacer i na siłownię. Tutaj mamy taki fajny plac zabaw, pokażę Wam go później, więc Filip sobie biega, a ja tutaj na tych wszystkich przyrządach sobie delikatnie trenuję i trenuję. Trudno to nazwać treningiem, raczej ruszam się, czyli macham troszkę rękami, macham trochę nogami, przysiady, skakanka. I tak ogólnie, rozwojowo, bo przy tej diecie fajnie by było, jakby jednak nie zapomnieć o tym, że oprócz układu pokarmowego również mamy układ wydalniczy i potrzeba nam ruchu, żeby również funkcjonowało dobrze serducho, żeby dotleniać nasz organizm, a to wszystko po to jest i temu służy. Nie chodzi tu o to, żeby wyczynowo robić jakieś, nie wiadomo, ciężkie ćwiczenia, chodzi o to, żeby właśnie poruszać rękami, ramionami, porobić kilka przysiadów, kilka skłonów, ogólnie tak rozwojowo, żeby trochę się dotlenić, a żeby się nie zastać, bo te 40 dni postu, to no, nie róbmy tak, że leżymy i myślimy tylko o jedzeniu i o Jezu, jak mi niedobrze, ale starajmy się jednak tą uwagę skupić na czymś innym, czyli na przyrodzie, na zobaczeniu, co ona nam daje, na podpatrywaniu tego, co ona nam tutaj za przesłania mówi, bo to przyroda, to natura pokazuje, jak jest skonstruowany świat i jak trzeba myśleć. Te prawa przyrody są od miliardów lat i prawa człowieka, to one się dopasowują do tych praw przyrody. Nie zawsze się dopasowują i człowiek czasami nie zwraca uwagi na to, co mu mówi przyroda. I to błąd ogromny. Tak samo jak ze słuchaniem swojego organizmu. Dobrze jest słuchać, co on do Was mówi. Nie patrzcie na to, że wyniki są takie albo inne, jednego dnia, a drugiego inne, bo kochani, tutaj są cały czas przemiany. Nasz organizm jest w ruchu, to się budują komórki, komórki umierają. Trudno, żeby cały czas wyniki były stabilne i takie same, że tak powiem. One zawsze ulegają wahaniom. Te normy są wymyślone przez ludzi. Patrzmy, co nasz organizm nam mówi i podpowiada, czego potrzebujemy, a nie czy w tabelce mamy tak czy inaczej.
tak, w tej chwili mamy za dużo czegoś, a za chwilę to wróci do normy. Także nie przejmujmy się tym. Nie przejmujmy się tym. Medycyna to jest, kochani, lecznictwo na bazie tego, co dała natura. Człowiek stworzył chemię, tak? I nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się, obserwujmy siebie. Teraz następne sprawy to pamiętajmy, że dieta, post to jest przemiana organizmu, ale nie tylko ciała, ale również ducha i psychiki. Myślmy o tym wszystkim pozytywnie. Myślmy, jak odbudowują się nasze komórki, co tam się dobrego dzieje, jak one się wymieniają. Wiem, że to może zabrzmieć trochę tak jak jakieś takie mowa oszołoma, ale to naprawdę działa. Naprawdę działa. Nasz organizm słucha tego, co myślimy. Słucha. Psychika, ciężko jest z tym sobie poradzić, ale te myśli czasami złe trzeba przemieniać na dobre. Przemieniać je i wszędzie dookoła dostrzegać dobro. Każdy ma złe sytuacje, które go otaczają. One są w jakimś celu. Patrzcie na te sytuacje, które was spotykają i wyciągajcie wnioski. Obserwujcie, co się dzieje. Dzisiaj po południu postaram się wrzucić ten filmik na kręgosłup, o którym rozmawialiśmy z żoną i sobie poćwiczymy już wieczorem, żebyście mogli zrobić pierwszy raz to ćwiczenie. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkich będących na diecie i na poście. Trzymam kciuki za was i wszystkiego dobrego i do usłyszenia i do zobaczenia.